godzinie 15 grudnia prezydent dokonał otwarcia lodowiska miejskiego. Do niedzieli wejście na lodowisko tylko za złotówkę dla dzieci i za 2 złote dla dorosłych. To w ramach rekompensaty za opóźnienie. Faktycznie nie udało się skutecznie uruchomić lodowiska na Mikołajki 6 grudnia, ale było to z przyczyn czysto obiektywnych, z przyczyn, które były związane i z awarią sprzętu, a więc można powiedzieć, że złośliwość rzeczy martwych. Lodowisko, choć z poślizgiem, już działa. Włodarz Stalowej Woli nie może jednak pogodzić się z tym, że byli tacy, którzy krytykowali coś, co nie zależało od władz miasta, a od pogody. Ja byłbym w stanie przyjąć każdą krytykę, jeżeli 6 grudnia tutaj ta instalacja nie byłaby wybudowana, jeżeli ona nie byłaby przygotowana do tego, aby wytworzyć taflę lodu. Natomiast już przed 6 grudnia tak naprawdę wszystko było wybudowane, czekało na uruchomienie. Prezydent podkreślił, że wcześniej nie stworzono odpowiednich warunków do rozrywki, a to miasto powinno taką zapewnić swoim mieszkańcom. Nowe lodowisko, które ma dzięki agregatowi wytworzoną taflę lodu, pozwoli na jazdę na łyżwach do końca ferii obowiązujących w województwie podkarpackim, czyli do 29 lutego 2016 roku, nawet przy dodatnich temperaturach, o ile nie przekroczą 10 stopni Celsjusza. I chciałbym tylko odpowiedzieć z uśmiechem wszystkim tym, którzy przez 12 lat nie byli w stanie zorganizować takiego lodowiska. Jeżeli chcą mnie rozliczać za kilka dni opóźnienia, jeżeli przez ponad 4000 dni swojej prezydentury nie byli w stanie uruchomić takiej instalacji, to ja tylko z uśmiechem mogę powiedzieć, że my robimy swoje i będziemy dalej pokazywać, że Stalowa Wola może być miastem przyjaznym, które tworzy dobre, ciekawe warunki dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Zimowa strefa aktywnego wypoczynku działa. Koszt lodowiska, jak powiedział Robert Nowak, dyrektor MOSiR-u, wyniósł dokładnie 128 953 zł i 20 groszy. Miesięczny koszt energii związany z użytkowaniem to około 12 tysięcy złotych, w zależności od warunków atmosferycznych. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Takie zapytanie wysłano do 6 wykonawców lodowisk z całej Polski. Zgłosiło się 4 chętnych, wybrano ofertę najtańszą. Grupa Wally Eye Story, która miała 6 grudnia zatańczyć na lodzie dla mieszkańców, pojawi się u nas w najbliższą sobotę 19 grudnia o godzinie 16:30. Instalacja, która działa przed Miejskim Domem Kultury, nie należy do miasta, jest wypożyczona. Zastanowimy się z panem prezydentem i myślę też z Radą Miejską, że jeżeli mieszkańcy Stalowej Woli będą chcieli taką instalację mieć na stałe, zastanowimy się nad zakupem, ale myślę, że to jest na razie w fazie testowania pomysłu. Najpierw chcieliśmy sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lodowisko będzie działać również do południa. Obsługą w tej chwili zajmuje się wymiennie 6 pracowników MOSiR-u. Na razie lodowisko otwarte będzie w dni powszednie od godziny 15 do 21, w soboty, niedzielę i święta od godziny 13 do 21. Ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 2,50. Przy lodowisku znajdzie się również wypożyczalnia łyżew. Dyskusje według prezydenta na temat, czy lodowisko powinno istnieć, czy nie, są bezprzedmiotowe, bo miasto takiej wielkości jak Stalowa Wola powinno posiadać takie lodowisko, a takie miejsce jak Plac Piłsudskiego powinno tętnić życiem i służyć mieszkańcom. Były również pytania co do losu sezonowego lodowiska na ulicy Księdza Skoczyńskiego. Jak wyjaśnia prezydent, korty te są zarządzane przez klub tenisowy i jeżeli ten będzie chciał w okresie mrozów organizować własne lodowisko, to nie ma takich przeciwwskazań. Im więcej będzie stref aktywności, im więcej miasto, organizacje, które są na terenie Stalowej Woli, stworzą warunków do tego, żeby atrakcyjnie, ciekawie spędzać czas, żeby wyciągać również dzieci sprzed komputera, tym lepiej. Lucjusz Nadbereżny powiedział również, że nie było żadnych ofert wynajmu placu Piłsudskiego pod lodowisko, ponieważ miasto nie szukało takich firm, samo chciało zorganizować lodowisko w tym miejscu.